matka Magdalena Mortęska była ksienią, czyli przełożoną klasztoru benedyktynek w Chełmnie. Była to wyjątkowa postać dla Kościoła polskiego, dla sióstr benedyktynek, ale dla każdego z nas. Matka Magdalena Mortęska była osobą, która w szczególny sposób zasłużyła się, wprowadzając reformę trydencką, tworząc nowe klasztory benedyktyńskie, która wielkie zasługi miała dla szkolnictwa w Polsce. Urodziła się w Pokrzywnie, to był zamek starościński, a jej ojciec skądinąd pod Komorzem Malborski, Melchior Mortęski, był jednocześnie starostą pokrzywińskim, więc na tym zamku, niegdyś krzyżackim, teraz królewskim, była jego normalna siedziba i tam mieszkał z rodziną i tam się ożenił. Jego żoną była Elżbieta Kostczanka. I tam też przychodziły na świat jego dzieci. Miał jednego syna i trzy córki. Ale żona umarła dość wcześnie, także Magdalena została osierocona w wieku 4 lat. Dziwne, że ojciec się nie ożenił powtórnie. To normalnie było wtedy na porządku dziennym. W każdym razie odesłał dwie starsze swoje córki na wychowanie do klasztoru Norbertanek w Strzelnie, a najmłodszą, która jeszcze potrzebowała po prostu matczynej opieki, odesłał do jej ciotki. Jej ciocia była kobietą bardzo taką religijną, wychowywała ją w takiej głębokiej pobożności, religijności. Uczyła ją też takiego surowego trybu życia. Otrzymała u cioci dość surowe wychowanie, które prawdopodobnie też wpłynęło na jej wybór życia. Pan Bóg posłużył się ciocią. Tam była wychowywana w takich surowych warunkach do bycia kobietą samodzielną, kobietą twórczą. W ramach tego wychowania była uczona wszelkich posług domowych. Przy jednej z takich posług straciła oko. Kiedy skończyła 12 lat, ojciec zabrał ją do domu, by ją przygotować do zamążpójścia. Tymczasem Magdalena już złożyła prywatny ślub czystości, chciała swoje życie oddać Panu Jezusowi. Magdalena nie znalazła w ojcu takiego wsparcia w swojej decyzji zostania benedyktynką. Musiała bardzo odważnie zabiegać o to, by móc zrealizować swoje powołanie. Od razu powiedziała o tym. Ojciec usiłował przez jakiś czas takim domowym sposobem, nękaniem, że tak powiem, jej decyzję zmienić. Kiedy to się okazało niemożliwe, odesłał ją do swojej rodowej włości, Mortęgi pod Lubawą. No to już takie po prostu zacisze kompletne. Myślał, że może jej się tam znudzi, może zatęskni do zabawy na starościńskim dworze. Tam ją umieścił z zakazem nauki czytania, żeby przypadkiem po jakieś pobożne książki nie sięgnęła, i z zakazem wydalania się gdziekolwiek, no tylko wolno było w niedzielę jeździć do Lubawy, do Fary na mszę. No i co się okazało? Okazało się, że ona sobie z tego zrobiła coś w rodzaju przedłużonych rekolekcji. Czytać się nauczyła, a jakże, potajemnie, ale się nauczyła, bo bardzo chciała wziąć do ręki Ewangelię. Więc nie było przeszkód i znalazł się po prostu tak zwany pisarz prowentowy, czyli księgowy, że tak powiem, dworski, który oczywiście z urzędu swojego umiał pisać i czytać i ją też nauczył. Potem sobie znalazła lekturę i tam przez kilkanaście lat umacniała się po prostu w swojej decyzji i powołaniu. Aż kiedy widziała już, że mimo wszystko nie zdobędzie ojca zgody, po
prostu wzięła i uciekła. To jest epoka przełomowa, bo mniej więcej właśnie wtedy, kiedy ona przyszła na świat, zakończył się Sobór Trydencki i w jakiś czas potem Sejm Polski w Parczewie przyjął uchwały Soboru Trydenckiego jako obowiązujące prawo państwowe. Te uchwały dotyczyły oczywiście mnóstwa problemów, ale my tu mówimy o jednym, o życiu zakonnym. Otóż życie zakonne na terenach północnej Polski było wtedy w bardzo głębokim upadku. Jeśli chodzi o klasztory żeńskie, to było ich tylko kilka i w żadnym nie więcej niż kilka najwyżej zakonnic. A w dodatku od jakiegoś może wieku panowało w społeczeństwie przekonanie, że zakonnicą to zostaje tylko taka, której nikt nie chciał. Wobec tego to był jakiś jakby śmietnik społeczny. Pierwsza połowa XVI wieku, kiedy rozwija się reformacja w Niemczech, bardzo też w Chełmnie, znajduje podatny grunt i bardzo się przyjmuje w Chełmnie, a to za sprawą władz miejskich. Chociaż od 1505 roku Chełmno było miastem biskupim, to jednak z powodu stanowiska i takich przekonań religijnych i burmistrza, i rady miejskiej, no, którzy byli sami protestantami i bardzo burmistrz Rogen był przyjacielem Filipa Melanchtona, który z kolei był bardzo bliskim współpracownikiem Marcina Lutra, więc te związki z Wittenbergą tutaj w Chełmnie były bardzo silne. Dlatego mieszczaństwo no, przechodziło na protestantyzm, na luteranizm. Także benedyktynki też uległy tej reformacji, siostry opuściły klasztor. Pozostały tylko dwie siostry. Jedna siostra, o której się pisze, że była małego rozumu i że te nowinki religijne do niej nie dotarły, więc ona pozostała katoliczką. Natomiast druga siostra o imieniu Gertruda przeszła na protestantyzm i jej zadaniem było zniszczenie klasztoru. A był taki wówczas zwyczaj, że jeśli klasztory pustoszały, mieszczanie zajmowali dobra klasztorne. Więc ta sama sytuacja miała miejsce w Chełmie, więc mieszczanie zabrali wiele dóbr klasztornych. Być może dlatego ojciec nie chciał się zgodzić, żeby Magdalena do tak zrujnowanego klasztoru wstąpiła. Teraz proszę pomyśleć, naprzeciwko tej jakby zmowie całego społeczeństwa, bo niechętnemu stosunkowi do klasztorów reprezentowanemu przez większość społeczeństwa i zaborczemu stosunkowi do nich reprezentowanemu przez tych wszystkich, którzy mieli okazję coś sobie przywłaszczyć z dawnych dóbr klasztornych, naprzeciw staje dziewuszka z dworku, która nawet czytać jeszcze nie umiała. Miała 12 czy 13 lat i wiedziała tylko jedno, że ona się Panu Bogu poślubiła i w tej tu ruinie, patrząc tak z Wisły na klasztor chełmiński, no to tam było trochę dachów, a trochę krokwi, a trochę murów bez dachów. I w tym tu klasztorze ona
będzie Bogu służyć. I nie pytała, czy ten klasztor żyje, czy nie żyje. Nie pytała o nic. A sługa, który ją wiózł wtedy przez Wisłę, dworzanin jej ojca, oburzony tą decyzją, powiedział, że niechby on raczej złą śmiercią zginął, niż by ona, z tak dostojnego rodu pochodząc, miała mniszką zostać. No ostatnie dno wtedy. Ona wiedziała swoje. Magdalena, będąc w Mortęgach, stara się w jakiś sposób wszystko zrobić, żeby móc się tu dostać. Wykorzystuje sytuację jeżdżenia do Lubawy, bo Mortęgi leżą blisko Lubawy, na roraty i wtedy podejmuje taką dość taką decyzję bardzo ważną i szybką, żeby zamiast do Lubawy przyjechać tu do Chełmna. Po ukończeniu nowicjatu została konsekrowana przez biskupa Piotra Kostkę i wuja na ksienię klasztoru, no i rozpoczęła dzieło odnowy. Było to bardzo trudne, dlatego że no po prostu nie było nic w klasztorze. Klasztor był opustoszały. Od samego początku starała się zaprowadzić tam życie zakonne według nowych, potrydenckich już ideałów tego życia. Trzeba pamiętać, że Sobór Trydencki to jest epoka renesansu. Istotą mentalności renesansowej było przekonanie, że człowiek wszystko może, byleby wiedział jak. I dlatego ogromny kult metody, ogromny kult prawa ścisłego, jak najdokładniej wyrażonego, i kult początków, kult tego, z czego się wyszło. To dawało w nauce i w kulturze świeckiej oczywiście nawrót do starożytności, a w kulturze duchowej to dawało nawrót do Pisma Świętego. Więc podejście do prawa zakonnego w stylu renesansowym było zupełnie inne niż podejście do prawa zakonnego w późnego, powtarzam, późnego średniowiecza, gdzie właściwie no to wszystko były owszem ideały, ale w wielu środowiskach zakonnych nawet śluby składano z zastrzeżeniem, na ile by się to nie sprzeciwiało mojej słabości. No to co warte takie śluby w oczach renesansowego człowieka? Nic nie warte. To był przełom teraz. Trzeba było zupełnie inaczej do tego podejść. Odnaleźć prawo. Przecież jak ona przyjechała do Chełmna, to tam nawet reguły nie było, bo się gdzieś zgubiła. Porządkując kiedyś pomieszczenie magazynowe na strychu, Magdalena znalazła stare czarne habity, odnalazła narzędzia takie służące do pokuty siostrom, a więc łosienice, jakieś paski. To schowała jako cenną relikwię i znalazła też księgę reguł pisaną po łacinie. I poprosiła księdza kapelana o przetłumaczenie i tą część, którą ksiądz przetłumaczył, siostry przeczytały i starały się według tego żyć. Więc tak od początku, od fundamentów Magdalena organizowała tu życie klasztorne, przywracała tą karność zakonną, wierność regule. U nas bywały środowiska, w których zakonnice wiedziały tylko, że ich reguła jest święta i wspaniała i nic więcej, bo nawet jej w życiu nie czytały. Tylko się uczyły młodsze od starszych, ze wszystkimi zmianami, które w ciągu pokoleń się, prawda, wprowadzały. Nie, teraz jest powrót do źródeł. Typowy, renesansowy powrót do źródeł, tylko że te źródła trzeba skomentować, zrozumieć do dna.
To była reguła benedyktyńska, która po prostu tutaj na nasze warunki polskie, chełmińskie, no, nie była możliwa nawet do zachowania. Tym bardziej, że po prostu nasz klimat, jeśli chodzi o ubranie, no, nie pozwalał cały rok chodzić na przykład boso, czy nie używać jakiejś pościeli. Także Magdalena rozpoczęła tą reformę w ten sposób, że dostosowała tą regułę do warunków polskich, klimatu polskiego, na przykład wprowadziła używanie sztućców, co było wtedy czymś bardzo nowoczesnym. Z kolei też, kiedy już było więcej sióstr w klasztorze i były siostry i szlachcianki i mieszczanki, więc wszystkie miały równe prawa, więc po kolei i szlachcianki też musiały chodzić na dyżury do kuchni, co było też wielką nowością, bo nie wykonywały przedtem takich prac. Matka Magdalena, której dwie siostry wychowały się w klasztorze Norbertanek, prawda, i poszły za mąż i nikomu to nie przeszkadzało ani w jedną, ani w drugą stronę. Matka Magdalena uważała, że szkolnictwo zakonne jest potrzebne, przydatne i powinno istnieć. I wywalczyła je mimo wszelkich przeciwności prawnych, które jej robiono. W Polsce istniał tylko klasztor prezentek, który zajmował się wychowaniem młodych dziewcząt i dopiero benedyktynki jakby były drugim klasztorem, który podjął się formacji młodych dziewcząt. To były dziewczęta z rozmaitych środowisk. Były dziewczęta mieszczańskie, dziewczęta szlacheckie. Co ciekawe, były równo traktowane w tych szkołach. Ogromny nacisk był położony zarówno na edukację intelektualną, jak i na duchową. Dziewczęta wykształcone w tych szkołach były kobietami, które potrafiły zarówno prowadzić dom, jak potrafiły też logicznie myśląc, argumentować swoje wypowiedzi. Zachowały też wierność duchową Bogu i Kościołowi. Takie cztery filary, można powiedzieć, były w nich wykształcone, czyli modlitwa, wierność regularnemu sakramentowi pokuty i Komunii Świętej, czystość obyczajów. Te kobiety po prostu w swoich rodzinach utrzymywały tę wierność, szczególnie, że były to czasy reformacji i jesteśmy w czasach po Soborze Trydenckim, więc było to bardzo ważne w zachowaniu wiary w polskich rodzinach. Taką też nowością było wprowadzenie powtórnego nowicjatu. Jeśli któraś siostra osłabła w gorliwości, zmalała jej taka żarliwość, więc miała szansę na taką odnowę taką duchową. Dzięki też reformie trydenckiej bardzo dbała o liturgię. Ona wprowadziła między innymi śpiew polifoniczny, czyli na dwa głosy. Ogromny nacisk położyła na kształcenie sióstr. One musiały wszystkie nauczyć się czytania i pisania. Wspólnie uczyły się modlitwy. Siostry wspólnie pisały i czytały nawzajem sobie medytacje. Była ona bardzo związana z kultem krzyża, z kultem męki pańskiej. Zachowały się jej medytacje o męce pańskiej. Można przypuszczać, że były to jej medytacje lub pisane wspólnie z siostrami. Kładła ogromny nacisk na formację, dbałość o ducha, o wierność sakramentom świętym. Doświadczenie własne, zwłaszcza ten długi okres w Mortęgach, nauczyło ją, że nic nie zastąpi skupienia i myśli zajętej Bogiem. Bo można na zewnątrz robić różne wielkie rzeczy, a myśleć całkiem o czym innym, prawda? Więc to nie jest życie zakonne. I dlatego ona przede wszystkim zadbała o to, żeby formacja nowicjatu, to była przede wszystkim formacja intelektualna, absolutna nowość. Nikt tego dotychczas w Polsce przynajmniej od zakonnic nie wymagał. Ona wymagała, bo uważała, że to jest podstawa trwałości decyzji. Jak ona będzie wiedziała, po co tu żyje, to będzie chciała tu żyć. Pan Jezus nie był kimś dalekim, ale kimś bardzo bliskim. Był żywą osobą obecną w klasztorze. Był tym ukochanym sióstr, tym źródłem miłości. Także to odnowienie takiego życia, głębokiego życia religijnego,
takich relacji osobowych z Panem Jezusem w życiu zakonnym, no to myślę, że to jest postawa i to jest chyba największy sukces Magdaleny, że ona to tak, to życie, które było nieraz takie tylko czystym formalizmem, albo takie sprowadzone do pewnych tylko takich wymagań minimalnych, to zasługą Magdaleny jest to, że ona bardzo wysoko postawiła sobie poprzeczkę w tym życiu takim ascetycznym, życiu duchowym, życiu modlitwy. I to jest właśnie takie odrodzenie, nadanie takiego głębokiego impulsu temu życiu duchowemu. No i żywa obecność Pana Jezusa, pasja. Ona odkryła Pana Jezusa obecnego tu i teraz. I wszystko ku temu zmierzało, żeby być z Panem Jezusem, żeby On był no, celem, największą miłością wszystkich sióstr. Magdalena zadbała o odrodzenie materialne też klasztoru w Chełmnie. Podejmowała wiele wysiłków, by odzyskać utracone dobra, czy zagrabione przez mieszczan, przez okoliczną szlachtę. Ale też, ponieważ do klasztoru, jak podaje kronika, panny kupami się cisnęły, czyli powołań było bardzo dużo, dlatego Magdalena zapewne z radością zakładała nowe fundacje. Ona sama posłała grupy fundacyjne do 9 klasztorów. Najpierw pierwsze, zaraz od razu na samym początku rządów, to było do Torunia, gdzie była tylko jedna stara benedyktynka. Drugi to był Żarnowiec, gdzie były 3 stare cysterki, które w ogóle już nie prowadziły życia zakonnego. A potem zaczęły się fundacje nowe, Nieświerz, no to Białoruś dzisiejsza, prawda? Poznań, Bysławek, Sandomierz, Sierpc. Ale z tych klasztorów niektóre fundowały dalej. Ostatecznie wyszło z tego ponad 20 klasztorów zapełnionych dziewczynami, które chciały tak żyć. Nikt ich przecież do tego nie zmuszał. Chciały tak żyć, wiedziały po co i dążyły do tego samego, co ona. Dlaczego? Dlatego, że wtedy właśnie nabrzmiewała już niejako fala powołań, tylko nie bardzo było dokąd te powołania kierować. Założenie klasztoru było niemałym trudem, dlatego że trzeba było przygotować całe wyposażenie dla sióstr, więc miała zmysł bardzo taki organizacyjny. No i w tym zakładaniu klasztorów widać, jak była świetną organizatorką. Święta Teresa, którą ślicznie nazwano czymś w rodzaju błędnego rycerza Bożego, najeździła się po drogach Hiszpanii tam i z powrotem. Matka Mortęska tak samo najeździła się po drogach polskich. Obie zakładały mnóstwo klasztorów nowych. Obie się nawalczyły z najrozmaitszymi prawnikami i mężami uczonymi o to wszystko, co chciały zaprowadzić i przeprowadzić. Obie ostatecznie przeprowadziły rzeczywiście to, do czego je natchnienie Boże wzywało. Teresa z Ávila zreformowała klasztory karmelitańskie, gdzie wprowadziła jakby powrót do pierwotnej wierności, też surowość i reguły, która przyczyniła się do ogromnego rozwoju tych klasztorów. Tak samo Matka Mortęska, więc myślę, że bardzo słuszne jest to porównanie Matki Magdaleny do świętej Teresy z Ávila, oby też spełniło się ono w tytule świętej.
ciało matki Mortęskiej spoczywa od jej śmierci, cały czas spoczywa w podziemiach naszego kościoła klasztornego. Pierwszy proces, dokumenty dotarły już do Rzymu, proces rozpoczęty w XVII wieku, ale no, później rozbiory Polski i to nie został ukończony proces. Następny, drugi proces był rozpoczęty już w XX wieku w diecezji chełmińskiej, ale odbyła się tylko jedna sesja i na tym się zakończyło, nie był kontynuowany. No i po raz trzeci w ubiegłym roku, 3 lipca, rozpoczął się proces na nowo w Lubawie. Boże, Ty obdarzyłeś służebnicę Twoją, Magdalenę Mortęską, licznymi łaskami. Także podczas swego ziemskiego życia jaśniała pięknością swej duszy, jak promień świetlany pośród błędów ja, pociągając swym przykładem wiele dusz do Boga. Wysłuchaj nasze pokorne błaganie, które do Ciebie zanosimy. Proszę, abyś ponownie radził objawić światu jej świętość i życie. Ona jest światłem dlatego, że ona miała właśnie to podejście do sprawy, które i my chcemy mieć. Jej zryw ku Bogu, który się zaczął, jak pamiętamy, właśnie od małej dziewczynki stojącej przeciwko całemu światu, pociągnął za sobą setki, ale to dosłownie setki w jej własnym pokoleniu i zaraz potem w najbliższych drugie i trzecie tyle. To jest pamiątka po niej. Siostry w Chełmnie haftowały bardzo dużo, ale także robiły ten rodzaj ozdób, który już wtedy był w modzie, mianowicie drukowanie na materiale przy pomocy matryc. To ona, matka Magdalena, podobno robiła właśnie sama, pomagając w tej pracowni na druków. Myślę, że ta pamiątka doczeka się roli niemalże relikwii.